zaproszenie. Hubertowi dziękujemy za to, że darzył nam dzisiaj wyjątkowo. Gnieja była pełna zwierza. Chyba jak to zauważył kolega łowcy od bardzo dawna, w naszym kole Huberta takiego pukotu nie było, tak? A więc podziękowania się należą naszemu patronowi w jego dniu i to jest tyle. Tak, królem polowania został kolega Darek Iwanicki. Którego należy gratulować, bo przepiękne poroże, bardzo selektywne, bardzo gratuluję. Jeszcze raz. Tego. Brawo. Wicekróla nie mogę ogłaszać. Ale pozwolę sobie jako prezes ogłosić. Kolega Jędrzej Szajkowski, wicekról polowania. Laurka. No i to by... A jeszcze króla pudarzy mamy też, tak? Mamy, już badalujemy dla niego. No to cóż, Tadeusz. Na medal nie robią, jeden strzał, no. Ale pięknie, medal bez tego zwierza. Wszyscy wiemy, musimy ogłaszać. Nie gratuluję. Na tym polowaniu uważam za zakończone. Broń Boga do pokrowców. Proszę kolegów o uklęknięcie. Kolegów myśliwych o zdjęcie z głowy. I rozpoczynamy ceremonię ślubowania. Proszę posłuchać za mną. Przystępując do grona polskich myśliwych, ślubuję uroczyście. Przestrzegaj sumienie praw łowieckich. Przestrzegać sumienie praw łowieckich. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej.